Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj, zgodnie z tytułem vlogu, pojedynek między spójnikiem Trotzdem a Obwohl. Postaram się Wam wyjaśnić znaczenia tych spójników, jaki to ma wpływ na szyk zdania, bo każdy z nich powoduje inny szyk, i powody najczęstszych błędów. Dlaczego popełniacie błędy? Dlaczego je mylicie ze sobą? Postaram się to wyjaśnić w tym odcinku. Zapraszam. Spójniki Trotzdem i Obwohl. Może zacznę od ich znaczenia polskiego i wynikające z tego błędy. Słuchajcie, Trotzdem to jest mimo to, a Obwohl to jest mimo że. I teraz gdybym zatrzymał się na tym punkcie i powiedział, no macie znaczenia, to sobie radźcie, no to byłoby głupie z mojej strony, ponieważ mnie też tak tłumaczono. Natomiast nie miało to wpływ, albo nie wynikało z tej wiadomości jakakolwiek poprawność gramatyczna, ponieważ nadal te spójniki się myliły. I z jakiego powodu? Moim zdaniem mylą się dlatego, że polskie znaczenia mimo to i znaczenie mimo że w jakiś sposób dają nam taką, nie wiem jak to powiedzieć, w podświadomość jakąś informację, że w sumie to jest to samo. Że pozornie to są te same spójniki oznaczające to samo, ponieważ mimo to i mimo że składają się z tego członu mimo, który jest wspólnym mianownikiem dla tych dwóch spójników. No i jeden się kończy na że, a drugi się kończy na to. To chyba to samo. Albo podobne, albo zamienniki ze sobą. Nie, bynajmniej, słuchajcie, to nie są zamienniki, to są dwa różne spójniki. Dopowiem tylko, że spójnik mimo że również ma takie warianty polskie. Czasami mówimy pomimo że. Czyli mimo że to jest to samo co pomimo że, a pomimo że i mimo że to jest to samo co chociaż. Ja wiem, że na razie operuję samymi znaczeniami tego spójnika bez przykładów i macie prawo tego nie czuć. I chcę Wam pokazać, że na tym etapie, gdybym tak Wam tłumaczył i tak bym skończył tego vloga, no to to byłoby głupie, nie? Bez sensu w ogóle. Dlatego w przykładach. Przechodzimy do części praktycznej. Zacznijmy od spójnika Trotzdem. Trotzdem. Mimo to. I pojawia się w takich zdaniach. Na przykład. On jest chory, mimo to. I teraz uwaga. Ten spójnik mimo to odnosi się do tego zdania pierwszego. Czyli pomimo swojej choroby. Czujecie to? Jest chory, mimo to. Czyli mimo to, że jest chory, czyli mimo nawiązuje do zdania pierwszego. To jest ważne. Mimo to idzie do szkoły. Trotzdem geht er zur Schule. Geht er zur Schule. Wiadomość dla Was. Uwaga. Trotzdem to jest spójnik z drugiej grupy. Dla osób, które nie znają mojej nomenklatury, bo ja tak to nazywam. Pierwsza grupa spójników, muszę to wyjaśnić. Pierwsza grupa spójników to są spójniki, przy których nie ma żadnej zmiany szyku wyrazów. Jest ich tylko 5. To jest aber, oder, und, sondern i den. Przy nich nic się nie dzieje z czasownikiem, ale ani nie ląduje na końcu zdania, ani nie ląduje po spójniku. Jest neutralny. Druga grupa spójników, do których Trotzdem należy, to są spójniki, po których musi być czasownik. Zaraz po nich musi być czasownik. Ja to nazywam grupą drugą. Grupa trzecia, gwoli, wiecie, takiego naświetlenia całości tematu, to są spójniki, przy których czasowniki lądują zupełnie na końcu. To jest trzecia grupa i ta grupa jest najliczniejsza. Tych czasowników z tej trzeciej grupy jest najwięcej. Wracając do Trotzdem. Jest chory, mimo to Trotzdem geht er zur Schule. Ok? Na przykładzie tego zdania wyjaśnię Wam teraz pewien
mechanizm zastępowania Todsdame i Obwol. Bo Achtung Baby, jak idąc śladem płyty zespołu U2. Obwol w jakichś pewnych warunkach, które za chwilę dokładnie omówię, może być wymienne z Todsdame i vice versa. Todsdame może być wymienne z Obwol. To jest rzecz, pewną tą charakterystykę zobaczyłem, znaczy nikt mi o tym nie mówił, gdzieś tam sam to zobaczyłem, że to one w jakiś sposób działają ze sobą bardzo fajnie i dlaczego o tym nie powiedzieć i dlaczego cię też o tym się nie uczyć, dlatego je zostawiam obok siebie. Nie tylko z powodu, mimo że, mimo to, podobieństwa polskiego znaczenia, ale z racji tego, że one w jakiś sposób relacyjnie działają ze sobą. Patrzcie, on jest chory, mimo to idzie do szkoły. Er ist krank, trotzdem geht zur Schule. I teraz patrzcie, jeżeli chcemy zamienić trotzdem na obwol, które oznacza mimo że, i to nie jest to samo, to robimy taki manewr. Jeżeli trotzdem jest, że on idzie do szkoły, mam nadzieję, że napisy włączyliście, tak? Napisy u dołu, bo inaczej tego się nie da wytłumaczyć albo zrozumieć. Wyciągam trotzdame, nie ma tam, i obwol nie wkładam w to samo miejsce, co było trotzdame, wręcz nie wolno mi tego zrobić, zakaz. Co robię? Obwol wkładam na początek zdania tego pierwszego. Ale to jeszcze nie wszystko. Obwol, mimo że, to jest spójnik z trzeciej grupy. On wyrzuca czasowniki na koniec. Uwaga. I brzmi zdanie teraz tak. Mimo że jest chory, idzie do szkoły. Obwohl krank ist. Ist jest na końcu. Czasownik jest na końcu z powodu obwohl. Obwohl krank ist, geht zur Schule. Dlaczego gate idzie po przecinku? Zaraz jako pierwszy element w zdaniu. To się dzieje, słuchajcie, przy wszystkich spójnikach z trzeciej grupy. Jeżeli są one na początku zdania, to czasownik w tym drugim zdaniu po przecinku jest pierwszy. Jest na pierwszym miejscu, zaraz po przecinku, bezpośrednio. To dotyczy takich spójników jak wenn, als, das, ob, seitdem, so lange, so bald, so oft. To są, przy tych spójnikach dzieją się während, nachdem, before, jeszcze dorzućmy. I tak wymieniłem już chyba takie najważniejsze. Przy nich czasownik właśnie się ustawia w tej kolejności. Mimo że jest chory, idzie do szkoły. Obwohl krank ist, przecinek, geht zur Schule. I działa to na tej samej zasadzie, że obwol, jeżeli go wyciągniemy i chcemy dać trotzdem, to znowu go wkładamy przed ten drugi czasownik, przed ten drugie zdanie, trotzdem. Pamiętając o kolejności, że trotzdem to jest grupa druga, czyli czasownik musi być po drugiej, zaraz po spójniku. On jest chory, mimo to idzie do szkoły. Ist krank. Trotzdem geht zur Schule. I kolejny przykład, słuchajcie. Jest ciepło, mimo to on ma na sobie kurtkę. Mieć na sobie to jest anhaben, czyli brzmi to zdanie tak. Es ist warm, trotzdem hat eine Jacke an. Trotzdem hat eine Jacke an. Trotzdem, mimo to. Czyli pomimo to, że jest ciepło. Trotzdem, tak jak mówiłem, nawiązuje do zdania poprzedniego. I czasownik musi być zaraz po trotzdem, czyli hat. No i to widzimy. W jaki sposób zamienić to na obwol? Wyciągacie trotzdem, znika. Wkładacie obwol na początek zdania tego pierwszego. Czasownik ist ląduje na końcu. I to już jest poprawna wersja. I hat jest
zaraz jako czasownik w tym drugim zdaniu, musi być zaraz po przecinku. I to brzmi tak. Mimo, że jest ciepło, on ma na sobie kurtkę. Obwohl er warm ist, przecinek, hat er eine Jacke an. Czajcie to? Rozumiecie? Mimo to, mimo że. To są różne spójniki. One są w jakiś sposób połączone, nazwijmy to rodziną. Tak? One są w jakiś sposób spowinowacone, ale no nie oznaczają tego samego. I też kwestia używania. I teraz przykład, zaczniemy od obwohl. Żebyście nie weszli w nawyk, że wszystkie zdania się muszą rozpocząć od hot zdejm, bo nie muszą. Mimo, że on dobrze zarabia, chce zmienić swoją pracę. Mimo, że on dobrze zarabia. Obwohl er gut i czasownik na końcu verdient. Obwohl er gut verdient. Chce zmienić swoją pracę. Will er seine Arbeit wechseln? Will er seine Arbeit wechseln? Mamy czasownik will po przecinku jako pierwszy. No z racji tego, że to jest modalny, czyli taki operacyjny musi być. No wechsel musi stać na końcu, nie ma rady na to, nie? Oczywiście. Ale obwohl wyrzuca czasownik na koniec, nie? Mimo, że dobrze zarabia, chce zmienić swoją pracę. Jak to zamienić na zdanie z mimo to? Bierzecie obwol, wyrzucacie i przed tym drugim zdaniem kładziecie trotzdem. Na razie z miszmasz, jeżeli chodzi, w napisach widzicie, ja napisałem tam, nie, że jest chaos. Trzeba to uporządkować. On dobrze zarabia, er verdient gut. To zdanie jakby proste, w tym miejscu nic się nie dzieje, nie? Czasownik jest na drugim miejscu. Er verdient gut. Mimo to chce zmienić swoją pracę. Trotzdem will er seine Arbeit wechseln. Trotzdem will er seine Arbeit wechseln. Tak przełożyliśmy zdanie z obwohl na trotzdem. Kminicie po tych trzech przykładach, że coś się tu dzieje i na jakiej zasadzie to funkcjonuje? Pomyślicie koniec. Nie no, widzicie w minutach, że to nie jest koniec filmu. Jedziemy dalej. Kolejny przykład. Mimo, że pada deszcz, oni idą na spacer. Przypominam, iść na spacer to jest inaczej spazieren gehen, czyli iść spacerować, nie? Ale my to tłumaczymy jako iść na spacer. Mimo, że pada deszcz, oni idą na spacer. Obwohl. Pamiętajmy, cokolwiek wymyślicie teraz, czasownik idzie na koniec. Obwohl es regnet, przecinek. I tu się udało w miarę zgrabnie, ponieważ zwrot es regnet jest na tyle prostym zwrotem, że tutaj tak czasownik jest na drugim miejscu, nie? Obwohl es regnet, przecinek. Gehen Sie spazieren. Gehen Sie spazieren. Czasownik gehen musi być w tym miejscu. Jak to zamienić na trotzdem? Ano tak, że znika obwohl, pojawia się trotzdem przed tym drugim zdaniem i kolejność trzeba zmienić. I brzmi to tak. Uwaga, i teraz jest dobrze. Pada deszcz, mimo to idą na spacer. Es regnet. Trotzdem gehen sie spazieren. Tu się akurat za dużo nie podziało, jeżeli chodzi o szyk. Z racji tego, że te zdania są krótkie i tutaj nie ma co, wiecie, przekształcać mocno i tego aż tak mocno nie widać, nie? No plus dla nas. Ale, słuchajcie, zrobimy sobie to zdanie w czasie przeszłym i zaczniemy od trotzdem. Mianowicie, padał w perfekcie. Padał deszcz, mimo to poszli na spacer. Mimo to poszli na spacer. Najpierw padał deszcz. Es hat geregnet. Es hat geregnet. Trotzdem sind sie spazieren gegangen. Trotzdem sind sie spazieren gegangen. Sind sie gegangen. To jest perfekt w tym zdaniu. To jest perfekt. Dlatego tak to wygląda. Na taką formę musimy to przekształcić. Jak to zamienić na obwohl? Mianowicie
obwol dajecie na początek pierwszego zdania, przy czym czasowniki lądują na końcu. To jest obwol, to jest trzecia grupa spójników, one wyrzucają czasowniki na koniec. Mimo że padał deszcz, obwol es geregnet hat, obwol es geregnet hat, przecineczek, sind sie spazieren gegangen. Sind sie spazieren gegangen. Też przykład z czasownikiem. Spazieren gehen i es regnet ze spójnikiem trotzdem obwohl. Czujecie to? Czujecie to? Mam nadzieję, że tak. Kolejny przykład. On mówi wolno i wyraźnie, mimo to, mimo tych czynników sprzyjających, mimo to ja go nie rozumiem. Er spricht langsam und deutlich. Er spricht langsam und deutlich. Trotzdem verstehe ich ihn nicht. Verstehe ich ihn nicht. Myślę, że jasność jest. Trotzdem, czasownik zaraz po spójniku, nie? Trotzdem verstehe ich ihn, to jest jego, a w akusatywie on, no i negacja nicht. Jak to zaprzeczyć? Jak to przekształcić na obwol? Zaprzeczone to już jest. Ta sama zasada, słuchajcie. Wyrzucacie trotzdem, bierzecie obwol do ręki, i nie wkładacie go po dziurze po trotzdem, lecz wkładacie go przed zdanie pierwsze. Mimo że on mówi wolno i wyraźnie, przecinek, ja go nie rozumiem. Obwohl er langsam und deutlich spricht, obwohl er langsam und deutlich spricht, przecinek, verstehe ich ihn nicht. Verstehe ich ihn nicht. Czujecie ten temat bardziej? Boże, jakbym chciał, żebyście to rozumieli. Taka moja misja. Zróbmy to samo zdanie w czasie przeszłym, ale zaczniemy od obwol. Mimo że on mówił wolno i wyraźnie, mówił wolno i wyraźnie, ja go nie rozumiałem. Czy też nie zrozumiałem. Obwol er langsam und deutlich gesprochen hat. Przecinek. Habe ich ihn nicht verstanden. Jak widzicie, wystarczy w sumie ta sama konstrukcja, te same zasady, ale w momencie, gdy się pojawia perfekt, no dla niektórych z Was pewnie to nie jest problem, dla niektórych z Was jest takie, o, nagle stąpnięcie, że tak powiem, trudnościowe, czyli nagle zrobiło się gęsto, nie? I trudno. Ale zasada jest ta sama. To by było wszystko na dzisiaj. Dzięki za poświęcony czas, za to, że obejrzeliście tego live'a do końca. Gdybyście chcieli się uczyć ze mną niemieckiego, zapraszam do mojej oferty. Mam ją opisane na dole w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Organizuję live'y dla osób początkujących w środę o 20, dla średnio zaawansowanych we wtorki o 20. Mam lekcje online w Quizlecie, w aplikacji Quizlet. To są lekcje na podstawie moich vlogów i również tematy, które wy sugerujecie, tematy, które ja sam poddaję. No i trzecia forma nauki to jest Facebook. Mam taką zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie co tydzień coś tam umieszczam, komentujecie, piszecie, ja coś tam wam też pomagam, w jakiś sposób wspieram i tak dalej. Dzięki za to obejrzenie. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Cieszę się, ostatnio minęło mi 30 tysięcy. Nie wiem, kiedy ten film oglądacie, ale jest to dla mnie jakiś fajny sukces. Wspólny sukces wasz i mój, bo wy oglądacie, wy go subskrybujecie i lajkujecie. Przez to ten film też, ten kanał ma jakiś tam większy zasięg. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.